Dlaczego zdecydowaliście się licytować akurat taką wycieczkę? To chcieliśmy zobaczyć, jak to wygląda w praktyce. Lekka obawa, widzę. Tak. Zobaczymy, jak będzie. Taka ciekawość. Zobaczymy, co zobaczymy. Idziemy zaraz na szkolenie i będziemy Państwu pokazywać, jak te poszczególne kroki dzisiaj w Jaworznie na Zakładzie Górniczym Sobieski będą wyglądać. Zwycięzcy akcji WOŚP, którzy zdecydowali się odwiedzić kopalnię ZG Sobieski Tauron Wydobycie, zrealizowali swoje marzenie i zobaczyli, jak wygląda górnicza praca w jaworznickiej kopalni. Katarzyna Śmiertka i Wawrzyniec Sosnowski z Krakowa zdecydowali się osobiście sprawdzić, jak przebiega podziemna praca górników. Wycieczka odbyła się pod czujnym okiem nad sztygara BHP ZG Sobieski magistra inżyniera Jarosława Jędrychowskiego i nadsztygara górniczego GNG1 ZG Sobieski. Śmiałkowie wraz z ekipą telewizyjną zostali najpierw przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa, zapoznali się z obsługą aparatów ucieczkowych, po czym został im przedstawiony plan podziemnej wycieczki. Tutaj będziemy zjeżdżać dzisiaj na oddział trzeci. Będziemy zjeżdżali szybem Sobieski 3 na poziom 500 i pojedziemy na dworzec osobowy w rejonie ściany. Ściana będzie w cyklu produkcyjnym, normalnym cyklu produkcyjnym, w którym na co dzień tak prowadzone jest wydobycie. Każdy z uczestników dostał specjalny ekwipunek, robocze ubranie, kask, rękawice i okulary. Dopasowane gumowce i prawidłowo założone na stopy onuce to gwarancja podziemnego komfortu. Wszyscy uczestnicy przed zjazdem pobrali na markowni odpowiednie identyfikatory, kolejno górnicze lampy i tak przygotowani stawili się na nadszybiu. Pierwszy kontakt z powracającymi ze zmiany zmęczonymi górnikami zwiastował trudy dnia. W ekspresowym tempie winda przetransportowała śmiałków pod ziemię. Jasne i przewietrzone podszybie zapraszało do podziemnych korytarzy. Po kilku metrach nastała ciemność, a pod nogami grząski, mokry spąk. W języku górniczym spąk to podłoże podziemnego korytarza. W stronę wyrobiska kieruje podwieszona kolejka spalinowa. To nią, aby wydłużyć efektywny czas pracy górników, transportowani są ludzie. Po dotarciu do obszaru górniczego G3, ostatni fragment drogi, ekipa musiała przebyć pieszo. Tak jak to światło, to jest wejście do ściany. Teraz jesteśmy w pochylni 11, odległości około 20 metrów przed ścianą, na chodniku podścianowym. Tutaj warunki są coraz cięższe. Zapylenie, wilgotność i temperatura zwiastują bliskość ściany wydobywczej. Tutaj można zobaczyć górniczy kombajn, hydrauliczne obudowy i przynośniki do odstawy urobku. Czy to wydobycie idzie teraz maksymalnymi możliwościami? Tak jest, płynnie. Wydobywamy na 4 zmiany. Zmiana pierwsza jest przygotowawczo-wydobywczą. Przygotowanie do wydobycia trwa jakieś 2 godziny. To serce kopalni robi wrażenie na gościach. W tym miejscu docenia się trud pracy górniczej. Bardzo duże wrażenie robi zarówno technologia, i tutaj wszystkim chciałem bardzo podziękować za gościnność, się czujemy bardzo bezpiecznie, i mamy bardzo dużo informacji o historii, tradycji, o technologii i bardzo dużo o przepisach. Jeśli chodzi o te warunki pracy górnika, jak Pani to postrzega? Ciężkie, jest mi gorąco. Ciężkie? Tak. Pył, wilgoć, więc lekko nie jest. Po wizycie na przodku ekipa musi wrócić na powierzchnię. Droga powrotna to refleksja nad codzienną pracą w podziemnych korytarzach. Zmęczone, czarne twarze po wyjeździe na powierzchnię wymagają gruntownego mycia.
Dla uczestników wycieczki dyrekcja przygotowała pamiątkowe certyfikaty i bryłki jaworzyńskiego węgla. Tym zakończyła się kolejna już wycieczka w głąb ziemi z okazji woźby w Jaworznie. Dziękujemy zarządowi Tauron Wydobycie za zorganizowanie wycieczki. Szczytny cel, jakim jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zawsze spotyka się ze zrozumieniem zarządu firmy. Z taką opieką to w ogóle zero stresu. I zachęcamy do kolejnych licytacji. Tak, na pewno skorzystamy.